Wysoki mur warszawskiego więzienia nie budzi ciekawości przechodnia. Nie ma tu wart honorowych, harcerzy, ani muzeum przypominającego ludzi, którzy za tymi murami cierpieli, umierali, oddawali lata swego życia za Polskę. Historia tego miejsca sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy to władze carskie postanowiły pobudować w Polsce nowe więzienia. Jedno z nich miało stanąć blisko Warszawy, na wiejskim jeszcze wówczas Mokotowie. Nowy, obszerny, czerwony gmach przeznaczony jest dla przestępców kryminalnych, których pomieścić może kilkuset. Urządzony jest bardziej na sposób europejski niż dotychczasowe brudne i cuchnące nory pełne wyziewów i robactwa. Cele pojedyncze są stosunkowo duże, widne. Rzeczywistość okazała się inna. Cele były przepełnione, więźniów maltretowano i bito. Wkrótce Mokotów zasłynął jako najcięższe więzienie w kraju prywislańskim. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości warszawskie więzienia zaczęły pełnić normalne funkcje karne. W czasie okupacji niemieckiej więzienia na Szucha i na Pawiaku były katowniami Polaków. Jednak i na Mokotowie warunki były tak ciężkie, że więźniowie umierali. Wielu wywożono na roboty do Niemiec. W momencie wybuchu powstania rozstrzelano tu kilkaset osób i zakopano na podwórzu. Wyzwalanie Polski z terroru hitlerowskiego nie przyniosło Polakom wolności. Armia Czerwona zajmowała kraj, który miał pozostać w sowieckiej strefie wpływów. Depesza nadana z Polski do rządu londyńskiego 13 marca 1945 roku. Krwawa okupacja sowiecka bestialstwem swoim przewyższyła niemiecką. Aresztowania, mordy, gwałcenie dziewcząt, grabież. Dziesiątki tysięcy wywożą w nieznanym kierunku na amerykańskich samochodach. Wszystkie decyzje dotyczące losów Polski zapadały w Moskwie. Potężne Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, kierowane przez członka biura politycznego Radkiewicza, oplotło kraj siecią swych urzędów, które stały się katowniami Polaków. W więzieniach znaleźli się politycy, wojskowi z AK, NSZ, WiN, kurierzy, delegaci rządu londyńskiego, wielkie postacie polskiego ruchu oporu, także zwykli żołnierze, Polacy powracający z zachodu, księża, młodzież, która w odruchu buntu organizowała się spontanicznie wobec nowego najeźdźcy. Głównym miejscem ich kaźni był odpowiednik moskiewskiej Łubianki, więzienie śledcze na Rakowieckiej, podległe bezpośrednio Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Grudnia 1946 roku po raz pierwszy przekroczyłem tę kratę i stałem się więźniem śledczym w pawilonie wówczas nazywanym 10 na terenie więzienia Mokotów. Tu zaczęła się moja droga więzienna. Nie zmieniło się nic, jest tylko co zrozumiałe, na nowo odmalowane. Władysław Bartoszewski, żołnierz Armii Krajowej, więzień Oświęcimia, działacz Rady Pomocy Żydom Żegota. Aresztowany jako młody dziennikarz Gazety Ludowej, skazany na 8 lat więzienia. To była cela numer 2, kwadrat 27, bo to szło tak, 1, a 2. Przez ten oddział śledczy przeszli w
wszyscy głośni bohaterowie procesów politycznych w Polsce z lat 945 do końca stalinizmu, do 954-5, kiedy przestano aresztować z powodów politycznych. O, to jest tu. To jest cela, w której spędziłem większość czasu śledztwa. A śledztwo trwało rok. Od maja 47 do maja 48. W tej celi było nas rozmaicie, po czterech, po pięciu. Tadeusz Płużański, oficer Armii Krajowej, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat więzienia. Za moich czasów, kiedy ja tu siedziałem, łóżko było jedno zakładane na ścianę i odkładało się na noc, wydobywało się sienniki, a podłoga był to po prostu beton pod nogami. I tak spaliśmy na tym betonie właściwie, bo była zupełnie zdarta sieczka słomiana w tych siennikach. Kiedy tu wróciłem, kiedy za drugim razem znalazłem się w tych murach, to poczułem, że świat jest w porządku, bo tutaj było miejsce dla takich jak ja. Ja tu poznałem wspaniałych ludzi, księży, literatów, profesorów, prawników, adwokatów czynnych, lekarzy, ludzi, których normalnie jako młody człowiek na zasadzie koleżeństwa bym nigdy nie poznał, no bo gdzie mogłem się spodziewać, że będę z profesorem Władysławem Tarnackim z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wybitnym anglistą, sławnym w Europie tłumaczem Szekspira, gdzież mogłem się spodziewać, że będę siedział ze wspaniałymi adwokatami, Witoldem Bayerem, Janem Sendkiem, Kazimierzem Glińskim, bardzo różnych nurtów politycznych, reprezentujących poglądy narodowe, socjaldemokratyczne, ludowe, piłsudczykowskie, ale wszyscy niepodległościowe. Więzienie pokiereszowało nasze losy. Zabrało nam, powiedziałem, najlepsze lata, kiedy człowiek mógł studiować, założyć rodzinę, w ogóle no, cieszyć się taką czy inną wolnością, bo ta wolność też była problematyczna w tym czasie, prawda? Ale nie za kratami. Ruta Czaplińska, oficer Armii Krajowej, skazana na 10 lat więzienia. Presje fizyczne, psychiczne, szantaże były straszliwe. I całego repertuaru nikt nie wyczerpie. To był przestrzonek śmierci po prostu. W ciągu dnia i do później w nocach, często całą noc odbywały się przekiwania, które towarzyszyło bicie, klątwy, wymysły najrozmaitsze, ubliżanie, poniewieranie człowiekiem, jak tylko to sobie można wyobrazić. Była specjalna ekipa do badania kobiet na przykład, której o szefostwo tej ekipy pomawiano takiego żulika, łobuza, który się nazywał kapitan Szymański. I to się wyspecjalizował w badaniu kobiet. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Zrobiono indeks, 100 kilkadziesiąt rozmaitego typu tortur, które stosowano tu, w tym pawilonie. W tej słynnej dziesiątce, to jest 10. pawilon, którego szefem był pułkownik Józef Goldberg-Różański. On był panem życia i śmierci. On wydawał wyroki, on nadzorował śledztwa, bywał tu bardzo często. Była taka zasada, że nie wolno było, żeby jeden więzień zobaczył drugiego więźnia, prawda, bo to już mogło dać jakiś ślad pozytywny dla tych oskarżonych. Wobec tego każdy, który prowadził więźnia oddziałowy, to walił kluczem w te poręcze metalowe schodów wszystkich. I to nazywaliśmy tramwajem. Andrzej Wolski, pseudonim Jur. Żołnierz Szarych Szeregów, bohater akcji pod Arsenałem, skazany na 10 lat więzienia, odsiedział 6 lat. Jak już się zaczęło to drt, 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 no to już, oho, tramwaj już chodzi. No i wtedy człowiek czeka w napięciu, czy go wezmą, czy go nie wezmą. Kiedy się otwierają drzwi i pokazuje ktoś palcem i mówi ty, albo mówi na B. I wtedy ja mówię Bartoszewski. Bo nawet na głos nie wypowiadano nazwiska, aby w sąsiednich celach i inni strażnicy chodzący nie słyszeli go niepotrzebnie. Ścisła tajemnica. Z
cele były przed wojną na 16 więźniów. Siedziało 80 paru w takiej celi. Więc ten, co przychodzi ostatni, bo ja też byłem kiedyś ostatnim, prawda, więc gdzie dostałem miejsce? Dostałem miejsce koło tak zwanego kibla. Jak ja tam się położyłem, to przede wszystkim mokro, no bo to zawsze, prawda, ktoś tego, no także się przykrywałem, jak ktoś przychodził, się siedział, no bo na mnie to wszystko kapało. Jak jeden się chciał przekręcić, to cały rząd musiał się przekręcić, bo to był tłok w ścisku, no tak jak w tramwaju się spało. Hess siedział tu na parterze i dość donośnym głosem meldował się po niemiecku rano. Także mimo, że to była pewna odległość, myśmy go słyszeli. No i to było dla nas dość fascynujące, że siedzimy nie tak na wielkiej odległości od symbolu broni hitlerowskich. No, komendant Oświęcimia, o czym każdy normalny człowiek wtedy wiedział. Oficerem śledczym był Eugeniusz Chimczak. Był sądzony w procesie Humera. Był mój główny śledczy i ja nie chciałem podpisać tego protokołu, bo ja mu mówię, przecież to jest wyrok śmierci, na siebie podpisuje. Tyle tam było napisanych rozmaitych rzeczy. Stawiałem opór, w związku z tym Różański wziął mnie na rozmowę i powiada, słuchaj, my wiemy, że ty masz twardą, przepraszam za słowo, dupę, my się z tobą szarpać nie będziemy, ale mamy tutaj kogoś, z kogo wybijemy wszystko, co jest nam potrzebne. Pokoik był taki sobie niewielki, w rogu stał stołek, przyśrubowany, żeby w nim nie machnąć w śledczego. No i siedzę, cisza taka, nagle słyszę przez ścianę, że tam strasznie maltretuje jakąś kobietę, krzyczy, płacze, no biją ją. No a ten tak siedzi, patrzy na mnie, no i za chwilę się odzywa, no co? Słyszysz, jak ta kurwa, twoja żona, na ciebie tam zeznaje? Już wszystko wiemy. Wszystko nam powiedziała. No i co ja mam myśleć teraz? Czy może być prawda? Może być prawda. Ja szedłem do celi, a na moje miejsce wzywali żonę. Żonę, która była w ciąży, bo myśmy byli aresztowani w 10 dni po ślubie. Była w ciąży i włóczyli ją po karcerach. Bili ją po prostu i ona poroniła, nie dali jej żadnej opieki lekarskiej, żadnej pomocy. Barbara Otwinowska, łączniczka Wojskowej Służby Ochrony Powstania, skazana na 3 lata więzienia. Mam takie przejmujące wspomnienia koleżanki Sokołowskiej-Żelazowskiej, która była skierowana do karca i tam ją obległy szczury. Ona w pierwszym momencie była strasznie przerażona i modliła się tylko, żeby nie umrzeć taką śmiercią, zagryziona przez szczury. A równocześnie było tam straszliwie lodowato ona zacierała ręce, przytupywała, ale w tym momencie, jak poczuła te szczury, przestała tupać, żeby nie drażnić zwierząt. I po chwili poczuła, jak one siadają jej na stopach, grzeją ją. W nocy kazano im się rozbierać do naga przy otwartym oknie bez względu na pogodę. Ja siedziałem tu okrągły rok i przez zimę także, w zimie też praktykowano tym bardziej ten sposób. Musiałem stać na baczność, nago pod otwartym oknem, a tutaj sobie kursowali ci tak zwani klawisze, czyli strażnicy. No i także oficerowie śledczy zaglądali przez Judasza i odpowiednie komentarze. Można sobie łatwo wyobrazić, jakie. Po takich stójkach ja miałem jedną i już miałem dosyć. A na przykład Cieplak, taki były komendant Winu, miał chyba z 10 tych stójek. No to po ostatniej to go wprowadzili, to nogi miał czarne, opuchnięte. Prawda? Bo to całą noc stać. No i w ogóle był zupełnie w szoku psychicznym. Marysia Chatowska wyszła po tych 3 latach. Miała całkowitą przepadek mienia i miała zakaz pracy przez 6 lat. Gdzieś mieszkała na wsi,
Potem była Warszawa, była ciężko, właściwie chora. Przecież po tym biciu ona była tak straszliwie bita. Przecież ona miała w samej energii, ją bili najpierw umę 150 razy, a potem inni, prawda, dalsze bili ją. Niejednokrotnie stosowano metody tak zwanego konwejera, które polegały na tym, że oficerowie śledczy się zmieniali, no bo po kilku godzinach odchodził, przychodził kolega, tamten kolega odchodził, przychodził kolega, a więźnia z małymi przerwami, że czasami wyprowadzano go dla załatwienia potrzeby naturalnej, potrafiono przesłuchiwać dobę, dwie, trzy, są znane przypadki nawet do 5-6 dni. Nawet jeżeli mu przenoszono coś do jedzenia, to przeważnie nie był w takim stanie, żeby mógł wiele zjeść, tam trochę kawy się napił i dalej go przesłuchiwano. Były stołki, tak tutaj są takie stołki, ale on tamten miał trochę inny charakter, miał o czterech nogach. Stołek był odwrócony do góry nogami i kazano spuścić spodnie i za przeproszeniem gołymi pośladkami nadziewano na ten kołek, a nogi na kaloryfer. Jedna z tortur na tym polegała. Kto mógł to długo wytrzymać? Godzinę, dwie, ludzie mdleli, padali po prostu. To była taka młodziutka Danka Socha, właśnie z Winu Rzeszowskiego, z koroną warkoczy na główce, 20-letnia, która też była straszliwie męczona i bita. I na nogi jej wskakiwał taki drań buciorami. Pani Jadwiga Malkiewiczowa z rodziny ziemiańskiej była właśnie za to jej ziemiaństwo szczególnie udręczana. Utrzymywano ją w przekonaniu, że jej kilkunastoletni synek jest również aresztowany. I ona słyszała jakieś krzyki jakiegoś młodziutkiego chłopca i tak jakoś tworzono takie wrażenie, że to właśnie jej dziecko. Więzień prowadzony skakał. Wymykał się strażnikowi, który w końcu nie prowadził go za rękę. Wystarczyła sekunda nieuwagi i chciał zabić się, walić głową tutaj w dół. I po tych wypadkach założono siatki. I te siatki są normalnym wyposażeniem w ogóle w większości więzień. To jest normalna rzecz. Nienormalności nie powodował budynek. Nienormalność powodowali ludzie. Zachowanie ludzi i system. Proces to się odbywał na tak zwanym kiblu. No to trwało bardzo krótko, dlatego że oni już wszystko mieli spisane. winien, wyrok, tyle i tyle. Ja byłem sądzony z kolegą, z Andrzejem Sowińskim. Sąd dostał 15 lat, ja dostałem 10 lat. No i ja się bardzo cieszyłem, dlatego że ponieważ mnie naprawdę molestowali na temat wywiadu, bo ja byłem we Francji, byłem tam w Grenoble, więc oni ciągle takich to podejrzewali, że jakieś instrukcje przywozili, że coś, że tam no, fobia w ogóle była tego wywiadu. A wywiad to był dekret, który albo kara śmierci, albo dożywocie przewidywał. Także no, wiedziałem, po co kijecz, prawda, wytrzymywałem i różne tortury. Zostałem skazany na 8 lat za szpiegostwo w tak krótkim czasie, o to byłoby chyba tu gdzieś. To któraś z tych cel. W tak krótkim czasie, że zupa jeszcze była ciepła, on przykrył jakimś kocem dla mnie, bo dali zupę w tej porze, także jeszcze zupę ciepłą zjadłem. Wychodziłem, jak nosili kotły, wróciłem i zjadłem jeszcze ciepłą zupę. I 8 lat już miałem, także sprawa była załatwiona. Nikt zanadto się nie zatrudniał słuchaniem tego, co ja mówię. To nie było takie ważne. To było wszystko z góry ustalone. Kobiety stosunkowo lepiej znosiły więzienie. Dzięki psychice kobiecej, która potrafi się zająć czymś małym. Więc myśmy sobie haftowały, myśmy sobie właśnie te wiersze przepowiadały i takie różne rzeczy, które pozwalały jakoś tak przetrwać. Tu dzieci są.
Marysia Chatuska robiła z namiotle, znaczy z tych patykach z miotły, a sprutę swoje jeszcze dała, że figi niebieskie zrobiła skarpeteczki takie dla małego Jasia Kardaszewicza. Dość już, Jasiu psot, śpi już bury kot. Już po ścianie chodzi baj, rozebrać się, Jasiu, daj. W mieście anioł pański dzwoni, śpią już lalki, miś i konik. Mama także śpi, śni o tobie jak ty o niej, myślą z tobą zawsze tuż. Chodź, maleńki już. Matki miały godzinę czasu na spacer z dziećmi, raz dziennie, chyba że były przesłuchiwane. Zamiast mleka dla dziecka 5-miesięcznego proponowano grochówkę. Oczywiście łóżka były tak wysokie, że matki się bały, żeby dziecko nie spadło w czasie snu. W tym czasie odbywał się bardzo głośny proces mojego ojca. Władysław Śliwiński, lotnik brytyjskich sił powietrznych RAF-u. Po powrocie do Polski został aresztowany wraz z żoną i synkiem. Matka moja w październiku 50 roku została skazana na 6 lat więzienia. Osoba, która właściwie nie bardzo wiedziała, co chodzi, dlatego że ona nie znała jeszcze języka polskiego. Była Angielką. Z wielką nadzieją i prośbą zwracam się do obywatela prezydenta, aby skorzystał z przynależnego mu prawa łaski w stosunku do mnie i umożliwił mi powrót do wolności i małego synka, którego urodziłam już w Polsce i który był ze mną w więzieniu. 15 lutego 1951 roku, według dokumentu, który mi się udało uzyskać, na moim ojcu wykonano wyrok. Towarzyszył mu widocznie do końca w kaplerze Matki Boskiej z napisem, z adresem w Warszawie, Filtrowa 65, Władysław Śliwiński, RAF, Poland, podporucznik pilot. I to wszystko. Tam była ta cela, długi czas pod numerem 24, gdzie siedzieli ludzie oczekujący na wykonanie wyroku śmierci. Niekiedy 20, 30, 40 osób, wszystkie z wyrokiem śmierci i wszystkie niepoinformowane o swoich losach. I drzwi się otwierały. No, Sitek, wzywają go, cisza się zrobiła. No, wyszedł. Ale nie zabrali żadnych rzeczy, to znaczy, że nie na rozłamkę. Po jakiejś pół godzinie wraca. No wraca rozdygotany zupełnie. Podchodzi do nas i mówi, słuchajcie, będę ułaskawiony, jeżeli zacznę kapować. Kapować to znaczy donosić. Co robić? No powiedzcie mi. No co robić? I mu powiedziałem tak. Słuchaj, ty jak się zgodzisz, to jesteś skończony na zawsze, bo to wiadomo było. Jak się nie zgodzisz, może masz więcej szans. A tak, to jesteś w ogóle skończony i wśród władz, i wśród naszego społeczeństwa tego więziennego. I później tak żałowałem tych słów swoich, że ja chodziłem za nim. Byłem chory psychicznie. Miałem syndrom Sitka dosłownie, dlatego że wydawało mi się, że ja za ostro powiedziałem, że nie powinienem jemu w ogóle jakoś sugerować, co on ma robić. No i któregoś dnia wołają go. No więc ja już w ogóle mięknę. Wyprowadzali człowieka, brali go pod pachy, prawda, jeszcze jak stawia opór, no to go wlekli, prawda. A z tyłu szedł ten trzeci i walił mu w odpowiednim miejscu, tam na tyłach więzienia, bliżej ulicy Narbuta, jest takie miejsce. I walił mu po prostu z pistoletu w tył głowy i było po wszystkim. Po jakichś 15 minutach Sitek wraca. Sitek wrócił, no. Niesamowity moment.
wrócił i przepraszam, że powiem to, co on powiedział dosłownie. Dziękuję ci, Jur. Bez ciebie to bym się skurwił. To było właśnie coś niezwykłego, że w tych warunkach, w których co drugi dzień dostaje się miskę wody do umycia, w których dostaje się zupę, która jedzie już z daleka, jak ją niosą korytarzem, to w tym wszystkim była jednak jakaś taka serdeczność, taki wzajemny szacunek i taka chęć właśnie niepoddania się. To się po prostu określało takim bardzo znaczącym dla nas słowem postawa. Postawa więźnia politycznego. Na Rakowieckiej mordowano i katowano też księży. Zmarł tam m.in. ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Rzeczypospolitej, redaktor naczelny Tygodnika Warszawskiego. Wiele lat spędził tu biskup Czesław Kaczmarek, opluwany przez propagandę komunistów jako szpieg amerykański. W więzieniu księża nieśli pociechę duchową swym braciom. Między nas Pan Jezus wszedł, na więziennym stołku siadł. Między nas Pan Jezus wszedł i chleb czarny z nami jadł. Ściana była przekaźnikiem nie tylko słów wystukanych, ale uczuć, nastrojów, wie pani, bo można było po prostu nic nie mówić, a zastukać, zabębnić jakimś i to było albo śmiech, albo radość, albo jakieś to, że czuję razem z tobą i jestem z tobą, prawda? I to wszystko stwarzało taką jakąś wspólnotę, która przy jeszcze takim napięciu uczuciowym ewentualnie przemieniała się nawet w miłość. Człowiekowi otwierano drzwi, no stał strażnik z tyłu i Niemiec do niego wychodził. Od gustu i woli tego Niemca należała większa lub mniejsza pajtka chleba, większa lub mniejsza chochla zupy. On decydował. Oni wszystko widzieli, wiedzieli. Nosili nieprzytomnych i pobitych i rannych i sprzątali cele po egzekucjach, wtedy kiedy się odbywała w suterynie pod głównym budynkiem. Oni byli wtajemniczeni bardzo głęboko. Oni byli nosicielami tajemnic wówczas takich, których prawdopodobnie ogromna większość członków partii rządzącej nie znała i nawet władz nie wnikała w to, prawda? Bo oni wiedzieli. Wszyscy staliśmy nosem do ściany, o tak. Nie wolno się było odwrócić ani w prawo, ani w lewo, prawda? No ale prowadzili nas, więc widzieliśmy siebie nawzajem i staliśmy tak rządkiem. 8 osób było. I po nim rozdzielili do poszczególnych cel, to byliśmy tutaj przez chwilę na tym korytarzu. I ostatni raz, to był ostatni raz, kiedy ja Pileckiego widziałem. Tośmy sobie mogli tylko powiedzieć do widzenia i koniec. Rotmistrz Witold Pilecki, oficer tajnej armii polskiej, który dał się specjalnie wywieźć do Oświęcimia z zadaniem utworzenia siatki oporu w obozie. Wielka postać Armii Krajowej, skazany na śmierć. Premier PRL-u Józef Cyrankiewicz, był więzień Oświęcimia, nie pomógł w tej sprawie. On siedział nad Zbyszkiem Nowosadem ze Stronnictwa Narodowego i z nim rozmawiał. A ja byłam znakomitą odbiorcą i bardzo dobrze i stukałam, odbierałam. Także jak coś to robiłam, chcę zawsze słuchać, co jest, co się dzieje. I on wtedy opowiadał Nowosadowi, że żeby ratować i sobie dać, prawda, możliwość obrony, to udostępnił swoje, jak powiedział wtedy, archiwum oświęcimskie. To jest cała działalność jego oświęcimska. I wszystko na siebie przejął pan Cyrankiewicz. Wziął sobie to, a mówi, on teraz to wziął, a ja muszę ginąć. Wyrok względem Witolda Pileckiego, syna Juliana i Ludwiki, został wykonany przez rozstrzelanie 25 maja 1948 roku. Po tych schodach
sprowadzali z tych górnych cel, bo tam też siedzieli ludzie, też skazani na karę śmierci, sprowadzali na egzekucję. I większość to szła spokojnie. Natomiast zdarzały się takie wypadki, że krzyczeli, na śmierć prowadzą, na śmierć. Czasami rzucał nazwisko, prawda? Przez ten korytarz przechodziły, jeżeli nie setki, to dziesiątki ludzi skazanych na śmierć, oczekując może ostatniej godziny życia w izolacji na wykonanie tego wyroku. Ja nie wiem, czy to nie mogło być tu. To był dość długi korytarz, gdzieś tu na prawo. Niemcy mi z drukarni, z którymi pracowałem drukarni, tu pokazywali, że to naprzeciwko wykładzi. Tutaj jest wyjście. Tu jest wyjście z tego budynku dodatkowe. I tym wyjściem wynoszono ciała straconych. Były schodki, to ja pamiętam. Bo ja siedziałem na parterze w tej drukarni i patrzyłem codziennie na te schodki. Ja siedziałem z Niemcami, którzy mieli wyroki 15 lat, inni. Ja z nimi rozmawiałem po niemiecku, ale w tej drukarni. Bo chciałem się dowiedzieć. Co mnie to obchodziło, to co? Ich sprawy mnie nie obchodziły, ale mnie interesowało, co oni wiedzą. Wiedziałem, że oni takie różne rzeczy robią. Prawdopodobnie w tym lub podobnym pomieszczeniu, gdzie teraz jest niewidny napis siłownia, musiało być to urządzenie, to znaczy nie była to cela wyposażona w jakąś pryczę, a wyłącznie miejsce izolowane. Tak izolowane, że nie było słychać. Sprzątający te cele Niemcy, więźniowie mówili, że tam był ściek, taki normalny odpływ, jak studzienka, czyli prawdopodobnie przewidziany w przypadku zabijania i krwawienia, czyli rozstrzeliwania, czy zastrzeliwania, ale prawdopodobnie również i wieszano. Są i takie relacje. Na dworze jest już ciemno, tylko reflektory na murach więziennych rzucają w górę odblask. Dzisiejszego popołudnia było 7 strzałów. To na ostatni apel odchodziła 4. Komenda Główna organizacji Wolność i Niepodległość. Następnego dnia wywozili te ciała zamordowanych, zastrzelonych, wywodzili takim wózkiem, podobnym do takiego wehikułu do wożenia mięsa. Ofiary Rakowieckiej zakopywano potajemnie na wysypisku śmieci cmentarza na Powązkach, na Brudnie, na cmentarzu Służewieckim i w innych nieznanych nam jeszcze miejscach. Pomimo odwilży politycznej już w 1957 roku dziennikarz Leszek Moczulski został aresztowany za artykuł o Moskwie, który nie spodobał się towarzyszom radzieckim. Wielokrotny więzień Rakowieckiej w sumie odsiedział 7 lat. Wsadzili mnie do jakiejś celi, jacyś są tam ludzie, ja się pytam, gdzie ja jestem. Wiedziałem, że jest Rakowiecka, a na co mówią, to jest 10. pawilon. Ja wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Rakowiecką od środka. Ja nie popatrzyłem na słońce. Wielki błąd. Ponieważ przez następne jakieś 3 miesiące ani razu słońca nie byłem w stanie zobaczyć, a to niesłychanie brakuje. Miałem ekipę, która się mną zajmowała. Dostawałem w mordę, przewracałem się, a on takim pijanym wzrokiem patrzył w sufit. Albo mu się jeszcze raz chciało mnie uderzyć, albo nie. Nieraz tam zadawał pytanie w rodzaju, no to przyznajcie się, albo dostaniecie, prawda? No. Ja milczałem, on zresztą dał mi w zęby i też milczał. Natomiast drugi oficer był bardzo fajny, lubię go do dzisiaj. Nazywał się Zbyszek Pudysz. Wtedy był podporucznikiem. Całe życie później się bawiliśmy w złodziei, w policjantów. Szliśmy przez ten pawilon, najpierw przez 10. pawilon, najpierw oczywiście przez blok, na którym
Jednak mnie nie przebierano, bo była noc, więc nieczynne były te służby. Karol Modzelewski, młody naukowiec, uwięziony w 1965 roku wraz z Jackiem Kuroniem za ogłoszenie listu otwartego do partii krytykującego działania PZPR. Ponownie aresztowany w latach późniejszych, w sumie odsiedział 7 lat. Były wystawione na korytarz taburety z ułożonymi na każdym taburecie ubraniami, w kostkę ubraniami siedzących w celi więźniów i na górze przy taburecie na baczność ustawione buty, bo buty też się wystawia, i na kostce obciągniętej ręcznikami były odwrócone dnem do góry miski, spod nich wystające łyżki. To wszystko sprawiało takiego no, apelu jakby wojskowego, szyk zwarty. I te miskie hełmy żołnierzy na zbiórce. O, tak przed zapudłowaniem wyglądał. Janusz Szpotański, literat, został uwięziony za napisanie satyry pod tytułem Cisi i Gęgacze. Opisał w niej środowiska opozycji i bezpieki. Ja w ogóle nie byłem związany z tym całym towarzystwem opozycyjnym w ogóle. Wtedy w ogóle nie śniło, że ja tu prowadzę jakąś opozycyjną w ogóle działalność. Kisielewski podjął także na tym zebraniu obronę niejakiego Szpotańskiego, który został skazany na 3 lata więzienia za reakcyjny paszkwil, ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii i do organów władzy państwowej. Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości, na jakie może się zdobyć tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoka, człowiek o moralności Alfonsa. Jakże miło, przyjaciele, jest z gęgaczy siedzieć w gronie. Nawet mroczny loch jaśnieje i wesoło łańcuch dzwoni. Chciał nas żywcem grą pochować, straszno nam zgotować dole, a tymczasem nam na głowach zapłonęły aureole. Za to, co ja zrobiłem, to po pierwsze bym przeszedł w śledztwie przez dobrą maszynkę do mięsa w stalinowskich czasach, a po drugie, jak nie za jedno, to za drugie już musiałbym dostać kulę w łeb. Nagle zaczęły się otwierać drzwi, zamykać drzwi, że potworny ruch się zrobił w interesie. Widać było, że coś, jakieś odbywa się jakieś wsadzanie na kolosalną skalę, aż wreszcie oni dotarli do mnie, no, to znaczy do tej celi, gdzie ja siedziałem. Czesław Bielecki, ówczesny student architektury, zatrzymany w czasie starć z milicją, wielokrotny więzień rakowieckiej. W 1968 roku było okropnie z jednego powodu. Komuniści, rozpoczynając tę antysemicką nagonkę, dążyli do tego, żeby zostawić studentów Żydów czy pochodzenia żydowskiego, a wypuścić gojów, bo uważali, że jak wypuszczą Polaków, a zostawią Żydów, to udowodnią społeczeństwu, że tak właściwie to nie była walka o wolność, no tylko oczywiście Żydzi coś tam kombinowali, prawda? I to było... Miałem poczucie poza tym niewiadomej. Wtedy nie było Solidarności, nie było Episkopatu, który o nas się troszczył, nie było prasy, która się o nas upominała, nie było świadomości, że po prostu ktoś o nas myśli i wie. Jak szedłem przez pawilon, o którym słyszałem, pawilon 10, następnie na pawilon 12, to czułem się, tak, to tu jestem u siebie, tu powinienem być, tu muszę spędzić jakąś część życia. Nie było to długo. Jan Lityński. Zatrzymany w czasie rozruchów marcowych. Także później jako członek KOR-u kilkakrotnie siedział na Rakowieckiej. Gdy przeczytałem komplet akt śledztwa, to na niektórych moich ówczesnych kolegów byłem po prostu bezbrzeżnie wściekły. Młody byłem. Miałem wtedy lat 30, 31 może. 30. No 31. I nie wszystko rozumiałem. Dopiero jak zobaczyłem człowieka, który wszedł na... podszedł do tej barierki dla świadków, tak jak się na Golgotę wchodzi i powiedział, że odwołuje w całości swoje zeznania ze śledztwa, ponieważ mimo tego, że niektóre
ich fragmenty są prawdziwe, to całość jest konstrukcją świadomie fałszywą, zbudowaną przez niego po to, żeby zadowolić oczekiwania Służby Bezpieczeństwa i obciążyć maksymalną odpowiedzialnością oskarżonych, jak on sobie z siebie wydobywał te słowa, to ja po prostu zrozumiałem, że nie jest to proste, że ludzie różnie reagują psychicznie na uwięzienie, na izolację, na odcięcie od swojego naturalnego otoczenia, wypreparowanie z niego. Że człowiek, który się przewrócił, padnie, że może się próbować podnieść. Ludzie się załamywali, ludzie, to było bardzo przykre, jak się słyszały niektóre zeznania, ale przy wszystkich tych trudnościach to było takie siedzenie, miało pewien, powiedziałbym, taki, dla mnie taki charakter budujący. Ja powiedziałbym, że to więzienie mnie zbudowało jako człowieka w dużej mierze. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. 1977 rok to było w okresie korowskim i to było dla mnie ciężkie. W więzieniu bardzo ważne są takie różne drobiazgi. Właśnie, czy masz 3-kilową paczkę, czy 5-kilową paczkę, czy spaceniak jest większy, czy spaceniak jest mniejszy. I ponieważ wszystko było gorsze niż w 1968 roku, to miałem wrażenie, że takie niepotrzebne, trudne siedzenie. Poza tym już wtedy wiedziałem, że się siedzi z kapusiami. Otóż to, co było dla mnie symbolem, to zimowe, białe, białe kalesony z niezapinającym się rozporkiem, dynamówy, to letnie dynamówy i nie można było mieć bielizny osobistej oraz kibel, który był ważnym elementem celi. Czyli takie całkowicie funkcjonariusze całkowicie pozbawiali, jak gdyby pozbawiali tej prywatności, tego takiego poczucia, pewnego poczucia godności. To moim zdaniem, to można powiedzieć, niezależnie od reżimu, jaki tam panował, to jest pewien symbol rakowiecki. I następny raz na Rakowiecką trafiłem w sierpniu 1980 roku. Już jak zdawałem ubranie i brałem miejscowe ciuchy, oddawałem miskę, brałem to wszystko i tak dalej, to znajomego zobaczyłem na ścianie, Mirek Chojecki, którego musieli godzinę przede mną przywieźć, podpisany był Mirek Chojecki i ktoś jeszcze, ich było dwóch, Mirka pamiętam. Wprowadzają mnie do celi, zeskakuje z pryczy jakiś młody chłopak, którego skąd znam, ale nie mogę go skojarzyć, skąd go znam. Gdzieś go widziałem, cholera, no ale nie wiem. Taki radosny, fajny chłopak, śmieje się i mówi, a to zabawa, mówi czy coś. O, Moczulskiego mi do celi dali. Ja mówię, no rzeczywiście, ja mi się mnie skąd znamy, ale nie bardzo mówię, kojarzę skąd. A mówię, jak to skąd? Jestem Adam Michnik. Utworzenie Solidarności przyniosło wolność wszystkim więźniom politycznym. Nie na długo. Leszka Moczulskiego aresztowano już po 3 tygodniach. Ja siedziałem sam, z obu stron cele były niezamieszkałe. Rano słychać było szczęk zasów. Poza tym cały dzień absolutna śmiertelna cisza. I oznaki zbliżającego się stanu wojennego. Coraz porządniej wyglądający oddziałowi, coraz starannie ogoleni. W pewnym momencie nagle zaczynają nosić nawet znaczki PZPR-u. Ja mówię, dzień dobry, panie oddziałowy. A on mówi, no dzień dobry, dzień dobry. Mówi, a co to było? Mówi, to było kilka lat temu, który to był rok 77 chyba to był. Mówi, wszyscy byli. Kuroń był. Michnik był. Wujec był. A was nie było. I tak na mnie patrzy z wyrzutem pewnym.
Mnie aresztowano w rocznicę mojego ślubu, 5 lipca 80, którego roku? Drugiego roku. 82 roku. Wtedy Zbyszek uciekł z tego mieszkania, a ja zostałam i pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym być aresztowana. Zofia Romaszewska działała w Biurze Interwencyjnym Komitetu Obrony Robotników, współtwórczyni Radia Solidarność, skazana na 3 lata. Muszę powiedzieć, że to chodzenie po tych rozmaitych kominach po prostu przez pół roku, no i wieczne ukrywanie się, bardzo mnie męczyło. Zbigniew Romaszewski, członek KOR-u i Komisji Krajowej Solidarności, organizator Radia Solidarność. Aresztowany został w kilka miesięcy po żonie, skazany na 4,5 roku więzienia. Tego dnia na całym Makotowie zrobiono przerzutkę. Poprzesuwano po celach. No, stąd miałem bezpośredni wniosek, wysnułem, że po prostu cele dla mnie w sposób specjalny przygotowywano. Szło się z miską do dyżurki i tam była paczka. I to wyglądało tak, no cukier macie, no dobra, dam wam ten cukier. No to cukier wsypywał do tego. A, papierosy macie. No tak, wolno papierosy. Ale papieru nie wolno. A papierosy są pakowane w papier, w pudełeczka takie. Więc tak, otwierali wszystkie, wysypywali w ten cukier. Wolno było dać smalec, to więc na ten cukier, na te papierosy, wrzucało się ten smalec, prawda? Po czym wszystko, co tam było, im więcej, tym lepiej, nieraz jeszcze ciasteczka udawały się, cukierki może były, to brało się to wszystko i człowiek był szczęśliwy. Nagle patrzę, drzwi się otwierają, wchodzi Jadek Miedzikowski, w tym momencie spojrzałem, on się na mnie też spojrzał, też miał zdumioną minę, no ale uznaliśmy, że nie wytrzymamy przez dłuższy okres czasu, że się w ogóle w życiu nie znamy. A Jadek mnie nauczył alfabetu migowego, prawda? No i na tej zasadzie wieczorami, kiedy już był apel o godzinie 6, kładliśmy się na górne prycze, no i w tym momencie dowiadywaliśmy się, prawda, jak to, co się dzieje na wolności. Nagle przed 12 usłyszałam swój własny głos. Tu Radio Solidarność. No i wiesz, to w ogóle wrażenie było zupełnie niesłychane. No całe więzienie w ogóle zaczęli ludzie walić w miski, tupać, potem się zrobiła cisza. No i pamiętam, że nas wszystkich pozdrawiali, mówili, kto siedzi, mówili, kto jest na wolności. No w ogóle była to taka audycja skierowana właściwie do nas, wszystkich siedzących. Było to coś zupełnie nieprawdopodobne. Dla mnie to było nieprawdopodobne przeżycie i tam stukając właśnie tym morsem. Wtedy twierdziłam, że to jest najpiękniejszy mój Sylwester, jaki miałam w życiu. Taka była, tak, to było wzruszające. Klawisze wrzeszczeli, że nas pozamykają. W ogóle, a przede wszystkim, że to Radio Solidarność, za które siedzimy, no i jednak tak istnieje. Przyszedł oddziałowy, pyta, no co macie do ubrania? Buty jakieś macie inne? Miałem bardzo takie podniszczone półbuty. Ja mówię, no nie mam, panie oddziałowy, no a tu co macie, tylko ten sweter? Ja mówię, no nie mam, panie oddziałowy, nic innego. No jakoś tak się mówi, ochęduszcz. Krytycznie na mnie spojrzał inny oddziałowy. Potem mnie wywołali, prowadzi mnie jakiś tajniak na blok, ten, który jest przy bramie. Tam zatrzymuje się, ani pokoje adwokackie, ani nic. Ja myślałem po prostu, że się w domu coś stało, że ktoś umarł. Członków KOR-u oraz liderów Solidarności przewieziono do Konstancina na spotkanie z doradcami i przedstawicielami episkopatu, proponując im wyjazd z Polski na kilkuletnie stypendia. W zamian obiecywano powszechną amnestię dla więźniów politycznych. Ta propozycja została odrzucona. Zrobiłem z tego taki tekst, odmowę ociekającą wazeliną. No, okropny tekst, krótko mówiąc, i dosyć mętny. No i czytamy potem, bo nie było innego sposobu, czytamy to przy stole w tym saloniku tej willi. Nas dowozili z więzienia, tam żeśmy dostawali różne rzeczy, kiełbasy i tak dalej. Dowoziliśmy to potem, bo na noc jechaliśmy oczywiście do siebie, do kryminału. No i czytamy to i w tym momencie, a bezpieka siedziała, znaczy konwój bezpieki siedział w kuchni. My w saloniku, oni w kuchni, niby że nic. A jak się przechodziło do toalety, to obok kuchni się przechodziło, oni mieli tam takie tranzystorki, z tranzystorków leciało to, co się mówi w saloniku. Więc w ogóle się nie kryli. Przykre było, kiedy nagle
Maćka Bednarkiewicza w pokoju adwokackim. Zobaczyłem nie w roli adwokata, tylko w roli aresztowanego. Podczas przesłuchania taki gówniarz, on miał 20, może 6, 27 lat, to mi powiedział, że z takim całym spokojem, że właściwie to, co się stało z tą Solidarnością, mówi, to właściwie jest wynikiem tego, że nam się nie udało do 1956 roku rozwiązać problemu polskiej inteligencji. 28 lat chłopak w 1984 roku mi taki tekst założył. W 1985 mnie tak rozzłościło to, że nie dawali mi widzeń z dziećmi nawet po 3 miesiącach śledztwa. Zacząłem głodówkę. Trzymałem 11 miesięcy. Zaczęto mnie pompować. Takie karmienie odbywało się pod przymusem. Z czasem ten opór stawiałem już symbolicznie, bo mi po prostu wyłamali coś. Nie wyłamali, nadwyrężyli mi jakieś mięśnie szczęki. Zorientowałem się, że mi po prostu uszkodzą jakieś mięśnie twarzy, ale przedtem mieli takie obcążki z gumowymi nakładkami, po prostu rozwierali szczękę i wpuszczali taką rurę z lejkiem i wlewali we mnie jakąś papkę odżywczą. Maria Twardowska, współpracowniczka redakcji CDN, wydawnictwa podziemnego redagowanego przez Czesława Bieleckiego. Przesiedziała w więzieniu 17 miesięcy. No niestety zawsze moja żona siedziała w innym końcu tego pawilonu niż ja. Raz tylko, już kiedy głodowałem, rozpoznałem rytm jej kroków. Kiedy szła w drewniakach do łaźni, ja siedziałem na dole. I krzyknąłem do niej pozdrowienia, co kosztowało mnie 2 tygodnie karceru. Ale ja to słyszałam. To było coś, co... Trudno to określić. To jest coś tak zaskakująco przyjemnego, jednocześnie tragicznego. To są takie uczucia, które... Staram się nie być sentymentalna, ponieważ wydaje mi się, że 15 lat życia normalnego po tym, to już jakby... Nie można żyć tym, to nie było aż tak dramatyczne. Umarł mój ojciec. Jak umierał w szpitalu, zwrócono się, żeby mnie dać przepustkę na, 48 godzin, żebym mógł ojca w szpitalu odwiedzić, ale nie dostałem tej przepustki. Natomiast jak umarł, to na pogrzeb mi przepustkę dali. Największa dolegliwość, jaka tam jest, to jest to, że tam jest nieustanny lęk o najbliższych. I to nie dotyczy tylko więźniów, powiedzmy, opozycji czy więźniów politycznych. Kryminaliści mają to samo. Józef Szaniawski, dziennikarz Radia Wolna Europa, skazany w roku 1985 pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych na 10 lat więzienia. Raz mnie puściły nerwy, już siedziałem ponad pół roku i wtedy zdarzył się dosyć rzadki przypadek, że zastosowano, jak oni to nazywali, przymus bezpośredni, a faktycznie to było normalne mordobicie pięścią, aż tak mi dużo złapali kością czydołową. I zresztą w aktach sprawy też jest. I ja temu pułkownikowi, jak mnie przesłuchiwał, powiedziałem: panie pułkowniku, pan zobaczy, tutaj jeszcze kiedyś będzie muzeum, tak jak w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a pan będzie jako eksponat stał w gablocie, wypchany. Najtrudniejszy okres więzienia dla mnie to było 6 miesięcy między czerwcem 1989 roku a Bożym Narodzeniem 1989 roku. Wydawało mi się, że po wyborach w czerwcu 1989 zaświtała dla mnie nadzieja na wyjście na wolność. Tymczasem już w okresie rządów premiera Mazowieckiego sąd garnizonowy w Olsztynie uznał się, że byłem tak niebezpieczny, że powinienem był jeszcze siedzieć. To były dla mnie najtragiczniejsze 6 miesięcy.
siedzieliśmy w warunkach na tyle luksusowych i działaliśmy przy otwartej kurtynie ze względu na rolę mediów, że po prostu okazało się, że nie można nas było wykończyć, tak jak wykończono pokolenie to pierwsze, które walczyło o niepodległość w latach 40. 50. Także uważam, że w sumie to pokolenie Solidarności czy pokolenie Marca to jest bardzo szczęśliwe pokolenie i szkoda, że często o tym zapominamy.